Offskins to stronka, na której możesz losować różne ciekawe skrzynki, ulepszać swoje skiny, jak i również robić na nich kontrakty. Kod Piki pozwala Ci otrzymać bonusowe 10% do wpłaty. Metody płatności to oczywiście standardowe przelewy, różne kryptowaluty, czy też oczywiście, co najważniejsze, skiny z CS-a. Zachęcamy do wypróbowania Offskins, link standardowo będzie znajdował się w opisie. Przed materiałem mamy pewne pytanie dla Was. Czy według Was dobrze, że Pasza porzucił progranie i dołączył do Team Liquid? Jakoś w połowie kwietnia informowaliśmy Was, że Pasza jest blisko dołączenia do jakiejś wielkiej organizacji. Wtedy największe podejrzenia padły na Team Dignitas oraz FaZe Clan. Zapewne od tamtego czasu trwały negocjacje, które ostatecznie rozwiały wszelkie wątpliwości. Wczorajszego wieczoru poinformowano nas o oficjalnym dołączeniu Paszy do organizacji Team Liquid. Tak na dobrą sprawę nikt nie stawia na ten koncern. Co ciekawe, sama współpraca będzie długofalowa, co oznacza, że Jarek spędzi w tej marce najpewniej kilka ładnych lat. Pasza stał się ambasadorem samej firmy i będzie brał czynny udział w życiu organizacji oraz zespołu CSGO. Nad wszystkim będzie czuwać oczywiście agencja Fantasy Expo. Oczywiście Pasza będzie też czynnie streamował spod szyldu Team Liquid. Dołączenie do tej organizacji w roli ambasadora przekreśla ostatecznie już na dobre szanse, aby Jarek wrócił do profesjonalnej gry. Cieszycie się z takiego transferu? Dajcie znać w komentarzach. Innocent oficjalnie dołączył do hiszpańskiej organizacji Mad Lions. Co za tym idzie, przed nim, jak i całą drużyną, czeka naprawdę trudne wyzwanie. Paweł będzie musiał godnie zastąpić jedną z największych gwiazd tego zespołu, Bubskiego, który obecnie został zakontraktowany przez Astralis. To jednak nie koniec zmartwień, jakie przed sobą ma Innocent. Paweł wykonał test krwi i okazało się, że ma on niedoczynność tarczycy. Jak sam przyznaje, był rozkojarzony oraz cały czas był bardzo zmęczony, zwłaszcza w drugiej części dnia. Ma już leki i powolnymi krokami będzie wracał do zdrowia. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Paweł najpewniej będzie musiał brać te leki przez bardzo długi czas, chodząc tym samym na częste kontrole. Transfer Innocenta do Mad Lions otworzył w Illuminar jedno puste miejsce, które będą się bić najlepsi gracze w Polsce. Na ten moment wiemy już, że do pierwszego składu po przerwie wraca Ritz. Dodatkowo, jak informuje nas Polish Leaks, Illuminar na tę chwilę w miejsce Pawła testuje Bożydara. Cieszę się, że dostają wreszcie szansę pokazać się na profesjonalnym podwórku. Jak wiemy wcześniej, Bożydar przez wielu profesjonalnych graczy z naszego kraju uznawany był za cheatera albo przynajmniej podejrzanego. Ostatecznie jednak nikt nic mu nie udowodnił, a sam nieco usunął się w cień. Oby teraz wykorzystał swoją szansę, bo potencjał ma olbrzymi. Cieszycie się, że Illuminar być może weźmie pod swoje skrzydła Bożydara? Piszcie w komentarzach. Jak informuje nas serwis BUB, gracze CSGO po ostatniej awarii Steama mają ogromne problemy z weryfikacją VAC, które wcześniej raczej się nie zdarzały. Wiele osób nie może zweryfikować systemu VAC podczas włączania gry. Oznacza to, że gracze nie mogą połączyć się na serwery, które chronione są przez ten system. Podobno, aby rozwiązać ten problem, należy nadpisać plik Steam Service XE. Z pewnością od momentu aktualizacji z trybem zaufanym coraz więcej osób ma ogólny problem z CS-em, głównie przez zewnętrzne programy takie jak sterowniki do myszki czy też OBS. Czy po ostatniej awarii Steama też macie problemy z odpalaniem CS-a? Dajcie nam znać w komentarzach. Osoby, które współpracują z Blastem, jak na przykład Franki, na czas nieokreślony wstrzymują się z dalszej kooperacji z tym podmiotem. Powodem tej decyzji jest współpraca pomiędzy Blastem a nowoczesnym miastem w Arabii Saudyjskiej, Neom. W nim dyskryminowane są osoby ze środowiska LGBT, co nie podoba się osobom współpracującym z Blastem. Movistar Riders żegna się z dwoma zawodnikami, Istorem oraz Lowellem. Tym samym organizacja postanowiła wejść w międzynarodowy skład. Do drużyny dołączyli Larsen oraz Shox. Samą formację macie w tej chwili na ekranie. Doświadczony fiński zawodnik Xarte dołączył do organizacji Helsinki Red w miejsce Tonpa. A w tym materiale byłoby na tyle. Przede wszystkim nie zapomnijcie odwiedzić Offskins, skorzystając z naszego kodu i linku podanego w opisie. I tym samym wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbijacie też na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.